Pomysł na żyrafę zębale pojawił się dosyć wcześnie, jak zaczęłam pracę. Bardzo szybko zorientowałam się, że praca z dziećmi to jest to, co daje największą satysfakcję i najwięcej radości, że ja po prostu lubię dzieci, lubię z nimi pracę. No i wtedy pomyślałam sobie, że chciałabym kiedyś założyć gabinet stomatologii dziecięcej. To był tylko pomysł. Nabrał rumieńców, kiedy urodziły się moje dzieci. Malwina i Kuba. I wtedy jako mama przekonałam się, że miejsc dedykowanych dzieciom jest bardzo niewiele. Że takich gabinetów kolorowych, z dobrą energią, z fajną atmosferą, a przede wszystkim z ludźmi, którzy lubią dzieci i lubią z nimi pracować, jest mało. I powstała żyrafa zębala. I jak to zwykle bywa, miejsca, które są tworzone z pasją, przyciągają innych pasjonatów. I w zębali pojawili się super lekarze, którzy lubią pracę z dziećmi, którzy czerpią z tego satysfakcję, a przede wszystkim znają się na tym. I razem od lat tworzymy żyrafę zębale, do której zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców.